Cześć, witajcie, jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek budowy Evergreen Harbor i robimy drugie mieszkanie w tym budynku, czyli czwarte w ogóle. I kończymy tematykę mieszkań, apartamentów, jeżeli chodzi o Evergreen. Znowu wracamy do tej części, która mi się kojarzy z takim motelem, jakby. W tamtej części mieliśmy dwa mieszkania w jednym, czyli kawalerka i takie rodzinne bardziej mieszkanie. Tutaj stawiam na pełne rodzinne mieszkanie, chociaż też by się zmieściła taka podziałka. Ale chciałam też coś zrobić takiego prostszego, tak jak tam mamy. I dobrze, że poczekałam z tym, bo powiem Wam, że przed nagraniem tego wszystko jakby redekoracja się zadziała. Widać było, że rysowałam to wszystko w podobnym okresie czasowym, było bardzo dużo zapożyczeń z różnych tam mieszkań, i tutaj teraz jest tak, jakby wyszła nowa, wypadkowa, zupełnie inaczej wyglądająca. Jeżeli chodzi o domek, tutaj w ogóle do tego budynku mamy takie drzwi, które mają bardzo dużą szybę, co dla mnie tak średnio wyglądało, nawet w korytarzu, jakby za dużo pokazuje taka szyba. Więc zdecydowałam się, że dobra, to jest wejście do tej części, ale nie jest to stricte wejście do mieszkania. Stworzyłam tutaj wejście oddzielne, jakby tutaj mamy taką 3 na 2 korytarzyk taki wejściowy. Z wejściem oczywiście do mieszkania, ale też z takimi pseudo schodami na górę. Zrobiłam udawaną drabinę, że niby da się tutaj wejść do takiego wspólnego poddasza, bo te poddasze jest dość wysokie tutaj, akurat w tym budynku, więc jakby z tego mieszkania jest wejście na poddasze wspólne całego budynku żeby było troszeczkę ciekawiej, no i jakieś tam szafki na jakieś rzeczy, też bardziej uważane za takie wspólne, tak jak tam mieliśmy w tym korytarzu wejściowym pralnię, suszarnię, to tutaj mamy takie wejście na strych. Jeżeli chodzi za to o mieszkanie, mamy wejście, przy wejściu mamy oczywiście korytarzyk, z korytarzyka przechodzimy od razu do salonu jadalni, takiej dużej dość, w takich jasnych barwach, ogólnie tutaj wszystko jest w takich jasnych, ciepłych barwach, mocnych, dużo takiego żółtawego drewna. Kuchnia dalej przechodząc jest niebieska w ogóle. Strasznie miałam pomysł, jakby, żeby była kolorowa bardziej, ale ten niebieski jakoś tak mnie zainspirował i właśnie ten kolor z niebieskim cudownie tam wygląda. Mamy pralkę w kuchni też. No, i oczywiście taki kącik do jedzenia, ale typowo jadalnie mamy w salonie. Potem mamy taki zakamarek korytarza, z którego możemy wejść do łazienki. Znaczy do łazienki to tak bardziej z salonu, ale wiecie, tam jest potem taki zakamarek korytarzyk do sypialni. Mamy oczywiście łazienkę taką dość małą, ale ze wszystkim, co jest potrzebne. I potem mamy trzy sypialnie. Zacznę może od tych na lewo. Mamy pierwszą sypialnię dla dziecka, drugą sypialnię dla dziecka. One są tak wydzielone, możecie je połączyć. W ogóle fajnie wyglądają na pewno, jak są połączone. Tylko ja tutaj stwierdziłam, że będzie jakby każde dziecko miało swoją, faktycznie. Żeby wiecie, była możliwość takiej małej zmiany. Czy właśnie dwóch różnych płci dzieci, czy dwóch różnych, jeżeli chodzi o wiek, każda jest wyposażona. A jak ktoś chce, to może sobie połączyć, na przykład bliźniaki zrobić. Tylko ja dużo tutaj robiłam pokoi dla bliźniaków w tych seriach dwóch, więc bez sensu. A dało się bardzo fajnie zrobić tutaj właśnie dwa pokoje oddzielne. Jedny z bardziej światłowej kolorystyce, a drugi taki w bardziej prostej z niebieskim. No i mamy jeszcze sypialnię rodziców jednego, dwóch, kto woli jak. W sypialni rodziców mamy taki jakby korytarz, w którym jest biurko z krzesłem. Mamy oczywiście całą taką część bardziej dla nich prywatną do spania i mamy taką małą szafę w której oczywiście mamy szafę i tam mamy suszarkę. Stwierdziłam, że fajnie będzie właśnie w szafie schować tą suszarkę. Że jakby pralka się mieści, fajnie wygląda w kuchni, ale dokupili, później pomyśleli, kurczę, stać nas, zróbmy sobie suszarkę, dokupili i wstawili sobie suszarkę jeszcze do naszego domu. Bo suszarki, jeżeli chodzi na przykład realistycznie patrząc, to suszarki mogą być podłączone do odpływu w domu, a nie muszą wcale i mogą po prostu mieć taki skraplacz, Także nie ma problemu, że ona jest również w sypialni, wiecie, ja sobie dużo rzeczy realistycznie tłumaczę zawsze. A suszarka jest bardzo fajną rzeczą i fajnie, że to też tu dodali. No niestety, szkoda, że właśnie nie możemy korzystać jeszcze z tego. Przodu. No, na przykład fajnie by było, żeby ten przód taki, co jest przed nimi, żeby dało się może nie, że zmieniać e, oczywiście jakieś tam kafelki, nie kafelki, ale żeby dało się coś dostawiać. I na pewno z miłą chęcią dorzuciłabym tam po prostu ten wieszak na pranie te takie sznurki. To by było też fajne, też realistyczne. Szkoda też, że nie ma tych sznurków w wersji takiej naściennej lub takiej do domu, to też by było super. Ale tak jak mówiłam, jak się nie ma, co się lubi, to się trzeba przyzwyczaić i wymyślić coś takiego. Jeżeli chodzi o w ogóle budowę River Green Harbor, przechodzimy do systemu już z powrotem. Jeden odcinek na tydzień, nadgoniliśmy trochę, mamy tego trochę, plus teraz też te już moje plany na dalsze budowy są troszeczkę luźniejsze. To nie są już stricte rozrysowane tak jak do tego momentu od A do Z, tylko to są takie delikatnie, wiecie, jakieś takie szkice porobione. Powolutku będziemy budować właśnie to wszystko. Będziemy mieli na pewno jeszcze tutaj jakiś taki bild, w, w tej dzielnicy, z restauracją, wydaje mi się, jakiś by się przydał, bo tutaj, jakby ja chcę w każdej dzielnicy z trzech zrobić jedną chociaż restaurację. I o ile w tej części takiej, bo to jest kamieniołom, a w tej części takiej bardziej eleganckiej, tej zielonej, jest taki fajny park, który jest zakończony właśnie czymś, co wyglądałoby fajnie na restaurację. Tutaj, może jakąś taką mniejszą, zobaczymy. No i oczywiście mamy stację, jeżeli chodzi o tą industrialną część. W części industrialnej w ogóle mamy jeszcze dwie działki, gdzie tutaj mam takie bardzo luźne pomysły. Też myślę, że to miasto będzie takim, w którym coś tam zrobię też dwa razy. Myślę, że któryś z tych mieszkań też strzelę sobie drugi raz, bardziej pod względem jakiegoś challenge'u może. Bo one są bardzo fajne, są proste, są dość duże, ale nie są za duże, bo niektóre właśnie w San Myshuno mieszkania są aż za duże. Tutaj naprawdę fajne, ciekawe rzeczy można jeszcze zrobić z nimi i myślę, że któreś z tych mieszkań strzelę sobie jeszcze raz. I to już każdy decyduje, ja raczej do kanonu buildów uważam te, które są w tym, dołączam je jakby do kanonu, a te takie gdzieś tam luźniejsze, które zrobię raczej będą... Jak ktoś chce coś zmienić. Zresztą, tak jak w Brindleton Bay, mamy na przykład budowę jacht klubu, który będzie miał trzy swoje edycje, i każdy sobie pobierze taką, jaką lubi, jaką chce i jaka mu odpowiada. W szczególności, że patrząc na ostatnią recenzję, ranking pakietów rozgrywki, to każdy ma jakby swój i każdy troszeczkę, jakby to są dużo bardziej rozbieżne rzeczy, mam wrażenie. No i są ludzie, tak jak właśnie, którzy, którzy lubią restauracje, tak jak ja. Są ludzie, którzy wolą mieć w biblioteki, niebiblioteki. Wiecie, to gdzie z imami chodzicie, takich rzeczy będziecie szukać. I ja chcę też, żeby właśnie możliwość była na przeróżne systemy rodzinkowe, nierodzinkowe. Ja lubię budować, mam fazę ostatnio, także nie zwalniamy, lecimy dalej. Plus też już od następnego tygodnia mamy wakacje, i ja w wakacje przechodzę w tryb myślę pięć odcinków w tygodniu, żeby mieć te dwa dodatkowe. Mam parę jakby projektów poza youtube'owych. Mam parę rzeczy jeszcze prywatnych, także chcę to wszystko ogarnąć. Plus też zauważyłam, że ostatnio mam straszne problemy z internetem. Jak nie z internetem to z wyłączaniem prądu. Wiecie, no cyrk na kółkach. I nie zawsze jestem w stanie się wyrobić te 7 odcinków w tygodniu, wrzucić, ale tak jak Wam mówiłam, tryb 5 odcinków to wtedy będą dwa live. Y. Będziemy sobie robić Sulani, będą się jakieś challenge na pewno też pojawiać, build challenge, będą się na pewno pojawiać odcinki z budowy Brindleton Bay, z budowę Virgin Harbor. To już są 2 dni w tygodniu, Sulani to jest trzeci. Będzie się pojawiać seria remontowa dla Was, to już jest czwarty odcinek. Do tego jakieś build challenge, coś pomiędzy 1 pokój 9 DLC albo jeden, jeden pokój CC kontra No CC, to już jest 5 dni. No i jakbym chciała jeszcze coś luźnego gdzieś wrzucić, plus jeszcze chcę Wam wrzucić budowę promenady Magnoli, wakacje, jeszcze na pewno chcę jakieś wakacyjne buildy porobić. Sami przyznacie, że jest to sporo i tygodnia nie wystarczy. Do tego co dwa tygodnie mamy odcinek z szkoły czarownic, i jeszcze mamy 3 odcinki, a będzie ich 7, więc jeszcze 4. I jeszcze ta seria, która ewentualnie ma się pojawić albo nie pojawić w stylu zodiakalnego kasa i Bilda, tylko już nie, nie w tej tematyce w ogóle, ale taka też co, jak, co jakiś czas weekend będzie zajmowała, no to wiecie. Jest tego, a jest. Ja na szczęście jeszcze jestem żywotna i mam naprawdę powera do tego. Także nawet jeżeli będzie się pojawiać te pięć odcinków w tygodniu, to na pewno czasem będzie wskakiwał gdzieś szósty, do tego będą live'y. Poza, myślę, takim tygodniem nie niecałym, bo ja tam pewnie na weekend wyjadę do Gdańska, ale tak poza tym i poza weselem mojej siostry w sierpniu, to naprawdę będziecie w wakacje mieli troszeczkę tego. I potem znowu wracamy wrzesień, październik, listopad. No, ja na razie nie rezygnuję. Póki mam Wenę, póki mam pomysły, póki nowe rzeczy do Simsów wychodzą, może na wakacje zrobimy sobie jakiś taki random i wrócimy do jakichś poprzednich części, bo ostatnio mam taką nostalgię, więc czemu nie? Do tego bardzo Wam dziękuję za to. Jest nas prawie 7000, a na 10 stwierdziłem, że zrobię Wam może w końcu jakieś takie rozdanko czegoś do Simsów. Różny pomysł, bo na razie 7000, a tysięcy to jest jeszcze 3000 pomiędzy tym. Ale naprawdę szalejecie, naprawdę Wam się podoba i naprawdę subskrybujecie. Jeżeli oczywiście lubi ktoś mój content i jeszcze nie zasubskrybował, to teraz. Przypomnę, warto, przynajmniej mam nadzieję, że warto, ale większość widzów, którzy mnie subskrybują, może wam powiedzieć, czy warto, czy nie. Też na koniec, jako że wiecie, te serie z budowy to są takie miejsca, w których ja sobie gadam też. Jeżeli chodzi o jakby kontent, który ja wstawiam, ja się skupiam w 99 mam wrażenie procentach na budowie u mnie tej rozgrywki, jak będzie, to może live'owo, to może ewentualnie jako jakaś taka seria, może wrócę do 100 adopcji. Raczej jestem tak sceptycznie do tego nastawiona, prędzej zrobię wam serię z tego miasteczka, które buduję właśnie z Blindeton Bay, Evergreen Harbor, Sulani, jak już tam pokończę to jakieś tam połączenia im zrobię i tak dalej, to może z tego sobie zrobimy jakąś serię rozgrywkową. Faktycznie, bo ja muszę się naprawdę zajarać jakąś serią. Ja lubię oglądać, ja lubię oglądać u Merty na przykład. Myślę, że w ogóle oglądając Mertę, to temu zawdzięczam właśnie moją nostalgię do dwójki na przykład, czy do trójki, bo dwójeczkę u niej bardzo, bardzo, bardzo mocno oglądam. Ale tak jak mówię, ja pooglądać to pooglądam, ale z graniem to ja też muszę mieć taką historię. Takie coś, że mam pomysł na to. Albo właśnie wersję na zasadzie chcę zdobyć wszystko, ale to jest nudne na YouTube, więc raczej nie będę czegoś takiego nagrywać. No ale tu już rozgrywki to bliżej, myślę pomyślę września października. A na razie kończymy sobie na spokojnie tą serię cutscenkową ze Szkoły Czarownic, bo to jeszcze nam troszeczkę potrwa. Może zrobię 8 odcinków, zobaczymy. Może te odcinki, właśnie będą, jako że pojawiają się co dwa tygodnie, będą bardziej jeszcze treściwe. Tam z 10 do 15 minut przejdę. Więc będę starała się Wam jakby historię całą zarysować i pokazać. A poza tym. Ja jestem buildowym simstuberem i na tym będę się skupiać. Raczej mój content opiera się bardziej na coś takiego, na czymś takim, jak robi Devon Bumpkin, czy masa cała youtuberów, która nagrywa tylko i wyłącznie budowy. Dlatego jakby, jeżeli chodzi o pytania rozgrywkowe, bo nie na wszystkie odpowiadam, bo nie zawsze mi się chce, jeżeli w odcinku mówiłam o tym, to nie będę Wam się powtarzać 500 razy, pomijając, że na społeczności też o tym mówię. Ja się skupiam na buildach, dla mnie rozgrywka jest raczej czymś drugorzędowym. Ale nie przedłużając, bo to nie jest rant i nie powinnam aż tyle gadać czasami, naprawdę. Ja powinnam mieć taki timer, który mówi stop. Tu już przekroczyła ilość odcinka? Dość. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten mieszkanek, jak Wam się mieszkanie podoba, apartament. Czy wy już swoje apartamenty wszystkie przerobiliście w Evergreen? Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji, oczywiście kanału, socjalki w opisie, rozpiski tygodniowe. Zawsze polecam wejść na kartę społeczności. Jutro będzie jeden pokój, dziewięć łazienek, więc raczej mniej oglądany pewnie odcinek z tej serii, ale w końcu trzeba przebrnąć przez łazienki w różnych stylach. Ja na tą chwilę się żegnam. Do usłyszenia i pa pa!